Warszawskie inwestycje. Witamy serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej przebudowy ulicy Kondratowicza. Podsumujemy za chwilę prace, jakie zostały tutaj wykonane, spektakularne prace. Konferencję organizujemy również z okazji kolejnej już wizyty w dzielnicy. Tym razem jest to dzielnica Targówek. Kontynuujemy objazd. W dzisiejszej konferencji biorą udział Rafał Trzaskowski, prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Jest również z nami radna Miasta Stołecznego Iwona Wujastek. Witamy serdecznie wszystkich przedstawicieli władz dzielnicy na czele z panią burmistrz Małgorzatą Kwiatkowską. Jest z nami również dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Dzień dobry. A także dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Kolejna dzielnica, dlatego że jak państwo wiecie, kontynuujemy objazd dzielnic warszawskich. Dzisiaj jesteśmy na Targówku, bardzo się z tego cieszę. Zresztą tutaj na Kondratowicza ja byłem kilkukrotnie, ponieważ bardzo nam zależało, żeby zakończyć tę rewitalizację ulicy, która stała się no, miejscem zupełnie innym, przede wszystkim nowoczesnym, kompleksowo przebudowanym, zielonym, przyjaznym dla wszystkich użytkowników, dla wszystkich warszawskich rodzin, bo jak państwo widzicie, ta ulica zmieniła się absolutnie nie do poznania, aleja tysiąca drzew, bo tyle zostało tutaj posadzonych, zresztą robili to sami mieszkańcy, my też, ja osobiście, ponieważ chodziło nam o pewien symbol, że mieszkańcy również uczestniczą w przemianie Kondratowicza. Do tego, jak państwo widzicie, ścieżki rowerowe, po zazieleniu również mnóstwo ławek, tak żeby mogli sobie mieszkańcy Targówka w tym miejscu odpocząć. Dbamy również o bezpieczeństwo, dlatego że zamontowaliśmy tutaj zupełnie nowe LED-owe latarnie. Zmodernizowanych zostało 5 przejść przez ulicę. Także naprawdę zupełnie nowa jakość, już właściwie w 100% widoczna dla warszawiaków i będą mogli z tej ulicy korzystać. Przy okazji chciałem podziękować absolutnie wszystkim, którzy byli zaangażowani w sam pomysł, no i w realizację. Oczywiście radnym, z panią radną Wujastek na czele, która od samego początku zabiegała o to, żeby ta ulica wyglądała zupełnie inaczej. Bo pamiętacie państwo, jak to było po prostu zaplecze budowy metra. Zresztą widać tutaj na tych zdjęciach, jak ta ulica się zmieniła. Oczywiście chciałem podziękować dzielnicy, również chciałem podziękować wszystkim służbom miejskim, które tutaj naprawdę pracowały w pocie czoła, również w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z dużymi temperaturami, po to, żeby skończyć na czas tę modernizację. Także bardzo się cieszę, że Kondratowicza zmieniło zupełnie swój charakter i wygląda tak, jak powinny wyglądać tego typu reprezentacyjne ulice w dzielnicach. Dziękuję państwu bardzo. Bardzo dziękujemy, a teraz o zabranie głosu poprosimy panią radną Iwonę Wujastek. Szanowni państwo, bardzo serdecznie państwa witam, nie tylko w swojej dzielnicy, ale rzeczywiście w inwestycji, która jest chyba najbliższą mojemu sercu przez wszystkie lata, jakie pracuję na rzecz mieszkańców w samorządzie dzielnicy i w samorządzie miasta. To jest rzeczywiście historyczny moment i dzisiaj rano, myśląc o tym spotkaniu z państwem, a dzięki państwu również z mieszkańcami, znalazłam taki... taką sentymentalne wspomnienie, znaczy wszystko, od czego się zaczęła Kondratowicza? Dokładnie 9 lat temu na jednym ze spotkań z ówczesnym pełnomocnikiem do spraw komunikacji rowerowej. A mówię, że było to 9 lat temu, dlatego że notatki zapisane są na kartce z kalendarza, który jest 2014 rok, okres między 16 a 22 czerwca, czyli tuż po tym. I tu słuchajcie państwo, to jest pierwsza koncepcja ulicy Kondratowicza. Wówczas mówiliśmy o tym, że w związku z tym, że metro ma powstać na Targówku i ulica Kondratowicza od zawsze była ulicą reprezentacyjną, główną ulicą w tej dzielnicy, ale ona wyglądała zupełnie inaczej. Ci, którzy ją pamiętają, pamiętają to, że była ścieżka rowerowa, ale po dwóch stronach ulicy, znaczy rowerzysta musiał kilkakrotnie przejechać z jednej na drugą stronę, jednocześnie wchodził kilkakrotnie w kolizję z pieszymi albo piesi w kolizję z rowerzystami. W głównym miejscu na poziomie Parku Brudnowskiego
po drugiej stronie, w miejscu, gdzie tętniło i do dziś tętni życie mieszkańców, bo jest tam i przychodnia, i miejsca spotkań kulturalnych i towarzyskich. Szeroki chodnik, który powinien być bezpieczną przestrzenią dla nas pieszych, był zajmowany przez samochody, bo to była jedyna droga jakaś komunikacyjna, trochę taki szlak pieszo samochodowy. I ogromnym marzeniem było to, żeby ta ulica była inna, żeby ta ulica była tak jak jest nawet przed 9 lat temu tutaj napisane, że Kondratowicza może być ulicą bezpieczną, przyjazną dla wszystkich i zarówno dla tych, którzy nią spacerują, jak i tych, którzy jeżdżą rowerem, ale również dla aut i dla komunikacji publicznej. I te 9 lat, można by dzisiaj powiedzieć, że dopiero po 9 latach takie marzenia się spełniają, ale jestem przekonana, że gdyby to marzenie powstało później, to byłoby za późno na wdrożenie jej, bo najważniejszym elementem było połączenie tej koncepcji, rozpoczęcie prac nad tą koncepcją na długo wcześniej, niż został ogłoszony przetarg na budowę metra. Od lat mówimy, że metro zmienia Warszawę i rzeczywiście zmienia, ale również inspiruje do tego, aby zmieniała się przestrzeń nad linią metra. I dziś mamy rzeczywiście Kondratowicza w dużo lepszym niż w tym pierwotnie szkicowanym przed 9 lat temu planie, bo jest piękna, tak jak prezydent wspomniał, jest zielona, ekologiczna, bezpieczna dla użytkowników, przyjazna i też pełna takich miejsc jak to, z miejscem, z przyjaznymi ławkami, w których można usiąść, odpocząć, zaczerpnąć świeżego powietrza, popatrzeć na tą piękną zieleń i kontynuować dalej swoją podróż. A dla nas, mieszkańców Targówka, jest to na pewno taka część dzielnicy, z której jesteśmy bardzo dumni i zapraszamy mieszkańców innej części Warszawy do przyjechania do nas metrem i do takiego wspaniałego spaceru ulicą Kondratowicza. Osobiście mam ogromną satysfakcję, że idea, która powstała wiele lat temu, udało się ją zrealizować, bo jest to takie świadectwo bardzo namacalne, realne, przepiękne świadectwo tego, że marzenia w samorządzie, marzenia nie tylko samorządowców, ale wynikające z marzeń mieszkańców mogą być zrealizowane przy dobrej współpracy z urzędnikami miasta, z urzędem dzielnicy i tak przez te 9 lat ta inwestycja miała to szczęście, że była wspierana zarówno przez prezydenta obecnego, przez poprzednią panią prezydent, przez burmistrzów, przez radnych i dziś z dumą patrzę na efekty tych prac i wszystkim, którzy przez te lata do tego się przyczynili, od projektowania do wykonania każdego centymetra tej drogi, chodnika czy ścieżki rowerowej. Ogromne, ogromne podziękowania. Ta inwestycja jest dla Was, czyli dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Paczkowski Przemysław, Radio RDC. Mam pytanie do Pana Prezydenta odnośnie ulicy, która nieopodal tutaj, Świętego Wincentego. Do Pana mieszkańcy Targówka złożyli petycję, którą podpisało ponad 2000 osób. Cały czas jest ograniczenie ruchu, chodzi oczywiście o zniesienie tego ograniczenia. Dlaczego Pan się nie wsłuchał w ten głos mieszkańców? Czemu nadal jest ograniczenie na tej ulicy? Drodzy Państwo, wielokrotnie odpowiadałem na to pytanie i też dzisiaj będziemy o tym mówić na spotkaniu otwartym, dlatego że przede wszystkim zależy nam na tym, żeby Targówek się całkowicie nie zakorkował się tym ruchem z Eski i stąd jakby w tej chwili sprawdzamy wszystkie możliwe warianty, dlatego ta ulica jest otwarta na weekendy. W tej chwili analizujemy sytuację, jeżeli chodzi o te najbliższe miesiące i lata. To też ma oczywiście związek z tymi remontami, które wykonujemy na Białołęce. To też ma związek z ewentualnymi planami wprowadzenia buspasów, nie oczywiście na samej ulicy Wincentego, tak żeby doprowadzić do sytuacji, w której tak jak dzisiaj nie korkuje nam się tak poważnie sama dzielnica tym ruchem spoza dzielnicy. I dlatego analizujemy sytuację i na pewno wprowadzimy tego typu rozwiązania, które będą dobre dla mieszkańców. Natomiast dzisiaj obawiamy się, że po prostu otwarcie natychmiast przy tych remontach, które jeszcze są dalej prowadzone, przy tym jak wygląda zjazd z trasy szybkiego ruchu, mogłoby to doprowadzić po prostu do zablokowania całej dzielnicy. Ale przez cały czas analizujemy sytuację, ona się zmienia i będziemy podejmowali decyzje tak, żeby mieszkańcy mogli nad tym skorzystać.
Błażej Kulesza, telewizyjny Kurier Warszawski. Panie prezydencie, chciałbym zapytać o koszty, bo wiele aneksów było podpisywanych, jeżeli chodzi o ulicę Kondratowicza. To jest jedno moje pytanie, ile ta przebudowa faktycznie kosztowała? To jest raz. Drugie pytanie w takim uzupełnieniu w sprawie świętego Wincentego. Część mieszkańców postanowiła chociażby tydzień temu zaprotestować, zablokować ulicę Gilarską. Co prawda na kilka minut, ale oni mówią wprost, jeżeli świętego Wincentego nie będzie otwarta, no to będą wychodzić częściej. Czy nie boi się pan tego, że mieszkańcy znów wyjdą na ulicę? Drodzy państwo, jeżeli chodzi o koszty, to też jeżeli chodzi o szczegóły, odsyłam państwa do moich współpracowników, którzy tutaj ze mną stoją. Natomiast no, widać, że ulica się zmieniła absolutnie nie do poznania. Bardzo nam na tym zależało i myślę, że wszyscy mieszkańcy doceniają ten nasz wysiłek. Natomiast ja odpowiedziałem, jeżeli chodzi o świętego Wincentego. My chcemy podjąć decyzję taką, która będzie decyzją racjonalną. I oczywiście najłatwiej byłoby po prostu utworzyć ruch, tylko że konsekwencje dzisiaj byłyby takie, o jakich mówimy, bo mamy to dokładnie zmierzone i zbadane. Nie chcemy zakorkowania targówka, dlatego robimy to po kolei, powoli, testujemy, dlatego wprowadziliśmy tego typu rozwiązania w weekend i będziemy podejmowali decyzje racjonalne, natomiast na pewno trzeba rozmawiać z mieszkańcami i tłumaczyć im, że tutaj przede wszystkim myślimy o dobru całej dzielnicy i nie chcemy, żeby po prostu ten ruch z trasy szybkiego ruchu przeniósł się na targówek. Myślę, że po tych zmianach, o których mówiłem, dotyczących choćby buspasów, również zakończenia remontów, sytuacja będzie inna i wtedy będziemy mogli podjąć zupełnie inną decyzję. Mam tu sygnał, że mamy jeszcze trzy pytania, trzy redakcje. Proszę o kolejne pytanie. Dzień dobry, panie prezydencie. Kamil Jabłczyński, Nasze Miasto. Mam dwa pytania. Pierwsze o strefę czystego transportu. Zakończyły się konsultacje w tej sprawie. Wiemy, że większość mieszkańców poparła utworzenie takiej strefy, więc pytanie, kiedy poznamy jej ostateczny kształt i czy ona będzie większa niż pierwotnie zakładano? I drugie pytanie, czy Warszawa chciałaby, żeby w mieście powstała mała elektrownia jądrowa SMR we współpracy z Orlen Synthos? Wiemy, że w drugim co do wielkości mieście w Polsce, czyli w Krakowie, trwają już takie rozmowy, więc pytanie, czy Warszawa też jest tym zainteresowana? Dziękuję. Drodzy państwo, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, tak, rzeczywiście zakończyły się konsultacje i mamy wyniki tych konsultacji. To, co dla mnie najważniejsze, to to, żeby się wsłuchać w głos mieszkańców. I rzeczywiście olbrzymia większość mieszkańców popiera program wprowadzenia strefy, natomiast również mieliśmy bardzo dużo głosów mówiących o szczególnej sytuacji, zwłaszcza starszych obywateli, seniorów i o szczególnej sytuacji samych mieszkańców strefy. Dlatego prawdopodobnie zaproponujemy takie rozwiązania, które będą z jednej strony powiększać strefę, ale z drugiej strony będą chronić obywateli, którzy mieszkają w samej strefie, przede wszystkim wyłączą seniorów powyżej 70 roku życia. Natomiast w tej chwili będziemy jeszcze dyskutowali o tym, ponieważ rzeczywiście planujemy zmiany z radnymi. Natomiast na pewno na jesień te decyzje zapadną, bo ja jestem zdeterminowany, żeby ta strefa mogła wejść w życie, ale po konsultacjach z radnymi wtedy podejmiemy dokładne decyzje co do tego, jakie zmiany w stosunku do naszych planów wprowadzić. Także obiecałem to radnym, że razem to przeanalizujemy i dopiero wtedy podejmiemy decyzję. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie tych kieszonkowych nuklearnych elektrowni, jest zdecydowanie za wcześnie o tym, żeby mówić o konkretach. Natomiast jedno jest pewne, że dzisiaj w tej sytuacji, jaką mamy, w sytuacji, w której chcemy walczyć z ociepleniem klimatycznym, jeżeli chcemy zmieniać miks energetyczny kraju, jeżeli chcemy odchodzić od węgla, to wszyscy są zgodni. Nawet coraz częściej partie zielonych w Europie, że bez tych nowych technologii nuklearnych się nie obejdzie. Natomiast jest zdecydowanie za wcześnie, żeby mówić o tym, gdzie one dokładnie mają się znaleźć. I poprosimy o ostatnie już dzisiaj pytanie. Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Stoczna. Panie prezydencie, kiedy się zacznie i kiedy się skończy wytyczanie buspasów na Świętego Wincentego i Głębockiej? Kiedy będzie gotowa linia tramwajowa z Zielonej Białołęki, która też ma obsługiwać część Brudna? I ostatnie pytanie. Zarząd Transportu Miejskiego obiecywał tu przy każdej stacji niemal na Brudnie, na Targówku, parkingi przesiadkowe. Czy i kiedy one powstaną?
Więc jeżeli chodzi o kwestię tramwaju, no to o tym wielokrotnie mówiliśmy, że niestety to nie jest perspektywa tych najbliższych lat, dwóch czy trzech, czy czterech, w związku z tym, że no niestety, ale taka sytuacja budżetowa miasta, jaka jest, doprowadza do tego, że bardzo trudno nam jest w tej chwili przyspieszać te bardzo potrzebne inwestycje. Natomiast oczywiście tramwaj jest w studium i będzie na pewno realizowany. Ja mam nadzieję, że w momencie, kiedy pieniądze z Unii Europejskiej zostaną odblokowane wreszcie, bo dzisiaj, drodzy Państwo, to nie jest tylko fundusz odbudowy, ale również to są pieniądze z Funduszu Spójności, które są zablokowane przez to nieracjonalne podejście PiSu i poprzez niszczenie praworządności. W tej chwili będziemy, w tym momencie będziemy mogli to planować już znacznie bardziej ambitnie i podawać Państwu bardzo konkretne daty. Więc oczywiście wszyscy na to czekamy. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z buspasami, w tej chwili analizujemy dokładnie tę sytuację. O tym zresztą mówiłem przed chwilą, mówiąc o tym, jak ma wyglądać ruch na Świętego Wincentego. To wszystko jest sprzężone z końcem remontów na tych ciągach komunikacyjnych, o których też Państwu mówiłem. I w momencie, kiedy te remonty się zakończą, wtedy będziemy mogli również wprowadzać tego typu decyzje i to też będzie miało wpływ na naszą ostateczną decyzję co do tego, czy będzie puszczony ruch przez ulicę Wincentego, czy nie. Więcej pytań nie mamy, dlatego serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję Państwu bardzo. Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Pytanie pierwsze, co z parkingami Parku Jedź, które miały powstać na Brudnie, jak i również przy stacji Lazgowa i Karolin? Jak wygląda sytuacja? Jeśli chodzi o tą część, gdzie jesteśmy, czyli Targówek, mamy w tej chwili otwarty wspólnie z dzielnicą, na terenie dzielnicy parking tymczasowy zlokalizowany tutaj przy stacji metra Kondratowicza. Na tym parkingu jest możliwość zaparkowania tam stu kilkunastu samochodów. Jest to parking, który powstał w tym miejscu, gdzie na etapie budowy metra był zrobiony parking tymczasowy, taki ogólnodostępny dla mieszkańców i w tej chwili jakby wspólnie z dzielnicą zamieniliśmy go na parking w formule Parku Jedź, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i właściwie jest, można powiedzieć, w 100% wykorzystywany. Jeśli chodzi o parking, którym jest w planach przy stacji metra Brudno, mamy przygotowaną koncepcję, która zresztą była szeroko prezentowana bodajże 2 lata temu mieszkańcom. W tej chwili jakby staramy się pozyskać środki finansowe, oczywiście zewnętrzne, bo z budżetu miasta będzie trudno te środki jakby zgromadzić i jesteśmy gotowi wtedy do rozpoczęcia tej inwestycji. Jeśli chodzi o parkingi Lazurowa i Karolin, no to jest kwestia strony zachodniej, tam gdzie jest trwa budowa ostatnich stacji metra na kończącej się po stronie zachodniej linii M2, więc jakby też tam są jakby plany, prace przygotowawcze do tego, żeby rzeczywiście te parkingi i całe węzły przodkowe mogły za kilka lat powstać. Tam jest problem z aneksem co do budowy drugiej linii metra, czy już został podpisany i może się to wydarzyć na przykład na dniach? Aneks jeszcze nie został podpisany, nie ma problemu z aneksem. Aneks jest procedowany wspólnie pomiędzy inwestorem zastępczym i generalnym wykonawcą. Jesteśmy w ciągłym kontakcie i w rozmowach i prace na stronie zachodniej, na ostatnich stacjach na Bemowie są realizowane przez wykonawcę. To jeszcze pytanie temat winnicy. Tam powstała pętla. Jak wiemy, to nie jest pętla docelowa, to jest tymczasowa. Jak będzie wyglądać docelowo ten węzeł z parkingiem B+R? W tej chwili my jesteśmy odpowiedzialni za połączenie ulicy Światowida z ulicą Modlińską i ta inwestycja jest realizowana. Planowany termin zakończenia to jest bodajże listopad tego roku i raczej tutaj opóźnień nie ma. Również rozmawiamy dalej ze spółką Tramwaje Warszawskie o tym, żeby w kolejnym etapie powstał tam właśnie parking Parku Jedź z węzłem przesiadkowym i z pętlą dla autobusów i tramwajów w kontekście również przyszłej inwestycji przedłużenia tramwajów wzdłuż ulicy Modlińskiej, więc jesteśmy na etapie jakby prac przygotowawczych i wewnętrznych uzgodnień. Czy jakieś terminy możemy tutaj powiedzieć? Nie, jeszcze w tej chwili nie jesteśmy w stanie zadeklarować konkretnych terminów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.